Jak się modlić? Wydaje się to bardzo oczywiste, ale jednak tak nie jest. Najczęściej ludzie modlą się regułkami. Czy jest to właściwe? Co na ten temat mówi Pismo Święte? Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, 7 i 8 wiersz. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem, zanim go poprosicie. Jak się nie modlić? Księga Jeremiasza, 7 rozdział, od wiersza 16 do 20 jasno stwierdza: lecz ty nie wstawiaj się za tym ludem, nie zanoś za nim błagania ani modlitwy i nie nalegaj na mnie, gdyż cię nie wysłucham. Czy sam nie widzisz, co oni robią w miastach judzkich i na ulicach Jeruzalemu? Dzieci zbierają drwa, a ojcowie rozniecają ogień, kobiety ugniatają ciasto, aby wypiekać placki dla Królowej Niebios. Cudzym bogom wylewa się ofiary z płynów, aby mnie obrażać. Czy mnie tym obrażają, mówi Pan, czy nie raczej samych siebie ku zawstydzeniu własnemu? Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan. Oto mój gniew zawzięty wyleję na to miejsce, na ludzi, na bydło, na drzewa polne i na płody rolne. Płonąć będzie i nie zgaśnie. Pismo Święte jasno stwierdza, że modlenie się do kogokolwiek innego, jak tylko do Boga, jest rzeczą niewłaściwą. Naród izraelski w pewnym momencie odstąpił od Boga, zaczął się modlić do Królowej Niebios. Ale nie jest to właściwe. Modlitwa taka nie będzie wysłuchana. Tak jak Bóg powiedział, nie wysłucham cię. Bo modlisz się do osoby, która właściwie nie może ci pomóc. Niektórzy mówią, modlę się i nic. Nie ma żadnej odpowiedzi. Tak, ale trzeba zadać sobie pytanie, do kogo się modlę? Czy modlę się do właściwej osoby? Czy modląc się do tej osoby mogę liczyć na odpowiedź, mogę liczyć na pomoc w różnych trudnych sytuacjach i różnych sprawach. Księga Izajasza stawia pewien warunek co do wysłuchanej modlitwy. Oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc, a Jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć. Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami Jego oblicze, także nie słyszy. Wyraźnie tutaj widać pewien warunek wysłuchania modlitwy. Jeśli w moim życiu jest grzech, jeśli robię rzeczy, które się Bogu nie podobają, nie mogę liczyć na to, że Pan Bóg pomoże mi, że wysłucha tej modlitwy. Może wysłuchać jedynie tej modlitwy, kiedy będę wołał: Boże, zmień moje życie. Panie Boże, pomóż mi porzucić grzech. Wtedy owszem, Pan Bóg wysłucha. Ale w innym przypadku nie możemy mieć do Boga pretensji o to, że nie ma odpowiedzi. Przypowieści Salomona 28:9. U tego, kto odwraca ucho, aby nie słyszeć nauki, nawet modlitwa jest ohydą. Jeśli odwracasz ucho od nauki Słowa Bożego, jeśli odwracasz ucho od nauki, którą Pan Bóg chciałby ci przekazać, pamiętaj, ta modlitwa dla Boga jest ohydą. A jakie są warunki wysłuchania modlitwy? Jednym z takich podstawowych warunków wysłuchania modlitwy jest modlitwa do naszego Ojca, który jest w niebie. I Pan Jezus wyraźnie powiedział: ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Pan Jezus nie powiedział: módl się do kogokolwiek innego. Nie, On powiedział wyraźnie: módl się do Ojca, który jest w niebie.
sam, kiedy był na tej ziemi, dał przykład, jak się modlić. I przykładową modlitwą Jezusa Chrystusa jest modlitwa Ojcze nasz, ale wy tak się módlcie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Pan Jezus, będąc na tej ziemi, modli się do Ojca, który jest w niebie. A jako chrześcijanie, kogo mamy naśladować? Właśnie Jezusa we wszystkim, co czynił, również w kwestii modlitwy. Teraz Ewangelię Jana, 14 rozdział przeczytamy. Czyli wyraźnie Pan Jezus powiedział, że mamy się modlić do Ojca, ale też powiedział, kto jest pośrednikiem do tego Ojca. I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Kiedy otworzymy Ewangelię Jana, 15 rozdział i wiersz 7, to tutaj jest wyraźnie zaznaczone, jaki jest następny warunek wysłuchania modlitwy. Jeśli we mnie trwać będziecie, Jezus mówi, i słowa moje we was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Pan Jezus jasno stawia warunek. Jeśli będziemy trwali w Nim i Jego Słowo będzie w nas trwało, możemy prosić o cokolwiek byśmy chcieli, a wówczas stanie się. Stanie się, ale tak jak za chwilę będziemy czytać, stanie się według Jego woli. Nie możemy też wymuszać na Bogu jakichś tam różnych spraw, ale mamy zawsze, modląc się, brać pod uwagę wolę Bożą. Wówczas ta modlitwa będzie wysłuchana. Teraz pierwszy list Jana, 3 rozdział, 21-22. Umiłowani, jeżeli nas serce nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem i otrzymamy od Niego, o cokolwiek prosić będziemy, gdyż przykazań Jego przestrzegamy i czynimy to, co jest miłe przed obliczem Jego. Teraz pierwszy list Jana, 5 rozdział, 14 i 15 wiersz. Mówiłem wcześniej, że powinniśmy się modlić, uwzględniając wolę Bożą. I tutaj właśnie jest wyraźnie napisane, że taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. W Piśmie Świętym jest wiele przykładów modlitwy. Sięgnijcie po Biblię i przeczytajcie, co w niej jest napisane. Modli się Anna, która była bezpłodna i otrzymała w darze dziecko Samuela. Modli się Dawid, który upadł, który wyznaje później grzechy Bogu, który prosi Go o przebaczenie. Modli się też Daniel, kiedy był w niebezpieczeństwie. Modli się o wyznanie grzechów swoich, ludu swego. Modli się też Pan Jezus. W Hebrajczyków, 5 rozdziale jest napisane i 7 wierszu, za dni swego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który mógł wybawić od śmierci i dla bogobojności został wysłuchany. Jeśli nasz Pan Jezus Chrystus, Zbawiciel świata, przychodzi do swego Ojca, modli się i prosi o siłę, o ile bardziej my, grzeszni ludzie, powinniśmy wołać i prosić naszego Ojca Niebiańskiego o siłę w walce w codziennym życiu.
Modlitwa to otwarcie serca przed Bogiem, jak przed przyjacielem. Ona nie sprowadza Go do nas, lecz podnosi nas do Niego. Nasz Bóg jest czułym, miłosiernym Ojcem. Przyjdź do Niego, a znajdziesz ukojenie dla swojej duszy.